Pamiętam, jak zobaczyłem Cię 8 lat temu u Kuby Wojewódzkiego. To był taki czas, kiedy jeszcze wielu ludziom trzeba było tłumaczyć, czym zajmuje się blogerka modowa, kim jest influencer. I właśnie też podziwiałem, z jaką determinacją i cierpliwością tłumaczyłaś Kubie, czym jest Twój zawód i że to w ogóle jest zawód, a w ogóle to zawód przyszłości pewnie. Teraz już wiemy, że tak. Czy Ty długo musiałaś tłumaczyć nie tylko dziennikarzom, internautom, ale też może bliskim, że to, co robisz, ma sens? Z tego, co pamiętam, bliskim w ogóle tego nie tłumaczyłam, ale a propos wspomnianego wcześniej show Kuby Wojewódzkiego, to faktycznie to były czasy, gdzie Kuba sam się wypytywał, czy na Instagramie można zarobić i na czym to polega, jak to funkcjonuje, a co robi teraz sam Kuba. Wiadomo, tak, jest królem reklamy na Instagramie. Więc czasy się zmieniły, no i też cała branża jakby dojrzała do tego, kiedy ja zaczynałam, czy moje koleżanki po fachu, to faktycznie było tak, że ludzie tego nie rozumieli, a teraz każdy robi to samo, co my wtedy, gdzie wtedy spotykałyśmy się z koleżankami z dużym hejtem. A czułaś, że pokazujesz innym, jakie kroki stawiać, by to wyszło, że może inni mieli łatwiej, czy właśnie odwrotnie trudniej, bo jednak jest mniej miejsca po prostu na rynku? Tylko zależy, do czego łatwiej, do czego trudniej, bo jeśli ktoś po prostu chce funkcjonować w internecie i prowadzić swoje social media, nie wiem, profil na Instagramie, no to po prostu niech to robi. Jeśli ma ku temu jakieś, nie wiem, szersze wizje i chce na tym po prostu zarabiać pieniądze i chce, żeby to był jego biznes, być popularny, to też da się zrobić to łatwo i wydaje mi się, że o wiele łatwiej jest, aniżeli kiedyś, ale konkurencja faktycznie jest. To bycie wpływowym, bycie popularnym wiązało się też i wiąże dalej zapraszaniem się na przykład na imprezy. Pamiętasz te pierwsze ścianki? Czy to było jakoś okupione jakimś stresem? No bo to jest wielkie marzenie, spełnienie wielkiego marzenia, ale każde marzenie chyba jest okupione czymś. Nigdy to nie było moim marzeniem. Nie pamiętam pierwszej ścianki, natomiast pamiętam moje pierwsze przyjazdy do Warszawy. Były one związane z zaproszeniami od projektantów naszych polskich. Po prostu na ich pokazy, tak? I oni gdzieś już wyczaili, potocznie mówiąc, oni tak wyczuli i mieli nosa, że warto zainteresować się może tymi dziewczynami, które prowadzą blogi modowe, które interesują się stylizacjami, gdzieś tam tą zbierają popularność w internecie, to że warto je zapraszać też na pokazy. Wiele z nas robiło relacje z takich pokazów, niejednokrotnie bardziej rzetelne te relacje i te... To w ogóle budziło duże emocje, ale zdecydowanie to było rzetelniejsze niż no choćby jakieś galeria, kto stanął po prostu na ściance, a wy zajmowaliście się wydarzeniem. No często jest tak, że dany projektant robi pokaz, a tak naprawdę relacja na portalach szeroko pojętych ogranicza się tylko i wyłącznie do pokazania, kto na ściance stawał, tak? W ogóle na świecie mało gdzie te ścianki funkcjonują, jeśli chodzi o pokazy. Nie ma czegoś takiego jak... Wow. Nie wycinajcie tego! Jedziemy dalej. No, proszę Państwa, takie są właśnie tutaj warunki na sesjach zdjęciowych. Chcemy mieć naturalną sesję w pięknym miejscu, no to tak jest. A wiesz, dlaczego zapytałem Cię akurat o te ścianki, mimo że Twoja działalność, no właściwie to jest jakiś tam margines tego. Ponieważ my widzimy jako internauci te piękne zdjęcia z Waszymi uśmiechami, a często przecież, no jednak mogą być to, szczególnie przy tych pierwszych wyjściach, jakieś takie ogromne emocje przed samym tym wydarzeniem, więc my widzimy ten uśmiech, a może Ty na przykład byłaś, nie wiem, zestresowana po prostu tym, że to jest nowe. Ja za każdym razem się stresuję, jak jestem na ściance. Za każdym razem, kiedy na nią wchodzę, to gdzieś tam jest to trochę nerwowy uśmiech, ponieważ wiem, jakie zdjęcia potrafią wyjść i jak potrafi nawet chociażby dawna stylizacja wyglądać. Znaczy, to nie jest problem, tak? Ale ja zawsze się gdzieś tam trochę stresuję i nie jest to dla mnie normalne. To nie jest codzienna i normalna sytuacja, tak? To jest dodatek. I tak sobie, jak sobie tak obliczam, to jesteś, robisz to, co kochasz już od 10 lat, tak żebyśmy o tym głośno słyszeli. No i przez ten czas po prostu każdy człowiek zmienia się wizualnie. W swoim przypadku też głośno mówiłaś o tym, że są lub były problemy z tarczycą. A dlaczego o tym mówię? Bo przecież różne się pojawiają komentarze w internecie. I czy ty na przykład, jak już te zdjęcia są zsyłane do agencji, a potem do nas, do portali, to czytałaś w ogóle kiedyś te opinie? Albo kiedyś, ty kiedyś i ty dzisiaj się różnicie? Faktycznie nie jest już tak, że wszystko, co przeczytam o sobie w internecie, gdzieś tam mnie boli. Wcześniej nawet to nie tyle był ból, co czułam taką niesprawiedliwość, właśnie. Tak? Dlaczego w ten sposób? Przecież tak nie jest. Chciałam głośno krzyczeć, nie wiem, ja studiowałam to, tamto, ale już sobie zdałam z tym spokój. Jakby nie jest to istotne i szkoda na to tracić czasu. Czasami są komentarze, które gdzieś tam troszeczkę
wejdą w pięty, czy zabolą. Ja się zmieniłam, tak? Reasumując, jeśli chodzi o traktowanie tego, co ludzie o mnie myślą w internecie, a jeśli chodzi o tą niedoczynność tarczycy, to uważam, że nie można przesadzić z tą prywatą. Znaczy, każdy robi jak chce, ale jednak warto zostawić coś dla siebie. A kwestie zdrowotne i coś takiego jak w tamtym momencie, kiedy ja po raz pierwszy wspomniałam o tej mojej niedoczynności tarczycy, która jest jakby totalnie popularną chorobą i coraz więcej osób na nią cierpi, albo wcześniej cierpiało, ale nie badali się ludzie, więc nawet nie wiedzieli, to wydaje mi się, że słusznie robiłam i zrobiłabym to jeszcze raz, powiedziałabym o tym, mimo że gdzieś tam ludzie hejtowali, że... To było w słusznym celu, to było w słusznej sprawie. Tak, jeśli ja przez długi czas powtarzałam, że jeśli chociaż 2, 3, 4 osoby pójdą się zbadać po tym, że ja w ogóle powiem, że takie coś, taka choroba jest, bo przypomnijmy, to było te parę lat temu. Co w internecie jest dużo. Co w internecie jest dużo, tak. Teraz niedoczynność tarczycy, w ogóle choroby tarczycy są popularne, a w tamtym momencie to nie było coś takiego, o czym mówiono wszędzie.